Tak podróżujemy. Walizka na walizce i na powietrzu. No i łębek tu. Zjechaliśmy na lotnisko w Changi w Singapurze. Teraz co? Udało nam się zrobić odprawę. Odprawę bagażu. Tutaj jest automatyczne. Pierwszy raz coś takiego widzę. Niesamowite. Tak, zawsze się podchodziło do okienka, jakiś tam facet czy kobitka, rejestrowali wam bagaż, a tutaj wszystko trzeba robić własnoręcznie w takich tu maszynach, jak widać. No. Tu jest pierwszy etap tutaj za nami w takich maszynkach, pewnie widzicie. Potem się podchodzi do takich okienek, co są przed nami, tutaj wkłada się bagaż i tam no, klika odpowiednie i wkłada odpowiednie dokumenty, żeby wam to zarejestrowało, nie? No ciekawe. Jak będzie jeszcze raz taka sytuacja, to nagramy, jak to dokładnie wygląda. No jedyne co nam teraz zostało, to iść na miejsce lotu waszego i czekać na lot. No, także co? Kończymy. Minusem posiadania dużej ilości elektroniki na wyprawie jest to, że trzeba ją ciągle wykładać. I każdą elektronikę trzeba wyłożyć większą. Laptopy, jakieś lodowarki i tak dalej. No. Baterie. Bagaż podejrzewam specjalnie przygotowany pod wykładanie. Dokładnie. Jest to uciążliwe, ale w tym można się przyzwyczaić. No. Trzeba pamiętać, żeby sobie dobrze ten bagaż ułożyć w walizce, żeby mieć go na wierzchu. Wtedy nie to szybciej. Szybciej wyminie. Powerbanka do głównego bagażu. Mamy godzinę 40 do lotu, także poświęcimy ten czas na zaplanowanie zdrowych nawyków na nowy rok. Mam trochę planów, także bez dobrych nawyków, które zaoszczędzą nam dużo czasu, raczej te plany nasze nie wyjdą, więc co, bierzemy się do roboty. Patrzcie, jakie fajne łóżko, foteliki. Wygodne chyba. I to jest poczekalnia przed toaletą. Patrzcie, jakie foteliki. Normalnie luksusy. Zaraz trafiłem do kabi. Once again on your seat pocket and the overhead compartments for valuable items such as wallet, passport or electronic. Cześć, jesteśmy już na lotnisku w Krabi. Bagaże odebrane, odebraliśmy bagaże znajomym, jak widać. Czekamy na nich, bo są w złej kolejce. I jeszcze chwilę pewnie na nich poczekamy. No i co? Zaraz tutaj przejdziemy przez jeszcze jakieś bramki. No i tak, wymieniamy kaskę, przekładamy kartę do telefonu na tajlandzką i taksóweczka. I niedługo zobaczymy, gdzie będziemy mieszkać kolejne 11 dni. Na razie! Dotarliśmy do Krabi, do naszego miejsca zamieszkania. Teraz tam ekipa daje paszporty, ja się wymigałem, Aga wzięła mój. No i co, zaraz będziemy szli do lokum i pokażę wam, jak będziemy mieszkać. Tu będziemy mieszkać. Pierwszy ochotnik poszedł, żeby sprawdzić wodę. Tak w ogóle to jesteśmy w Aonan, w prowincji Krabi. Niedawno dojechaliśmy, oczywiście pada, ale jest zajebiście. Tajfun chyba tego miejsca nie dotknął. Jakie plany? No
Tak, rozglądamy się. O, zaczyna padać coraz mocniej, więc... Widzieliśmy kapelusz. No, więc zaraz kończymy, tak. Więc tutaj tak, Fabian Pogodynka mówi, że będzie padało, więc zbieramy się, idziemy w miasto. Nie wyszkoły macie wodą w Polsce. Na razie. Idziemy właśnie ulicami Aonang w Krabi. Po jedzeniu. Jedzenie pierwsze było słabe, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie mieliśmy wyboru, gdyż zaczął padać bardzo mocny deszcz. Więc po prostu poszliśmy do pierwszej lepszej knajpy nad brzegiem, tak? Nad plażą. No, no i była bardzo słaba kuchnia. Droga i słaba, no ale jest tutaj dużo też dobrego jedzenia. Było widać i jutro zaczniemy jeść trochę lepiej. Będzie więcej czasu, żeby się rozejrzeć, znaleźć coś dobrego, tak? Dla nas. A teraz to, jest ciemno, dużo turystów, praktycznie jest różnica między Singapurem a Bangkokiem, bo naprawdę tutaj jest, praktycznie wszyscy są na ulicy turystami, mało jest lokalsów, co ciekawe. Krabi, tak. Bangkok, jak Singapur. Tak, Krabi ewidentnie tu Aonang przyjęli turyści. No i co, my idziemy teraz... Szukamy jakichś owoców, jakiegoś marketu ciekawego. Odkupujemy się, wracamy z tuk-tukiem na kwaterę. No i jutro rozpoczynamy prawdopodobnie aktywniejszy tryb życia znowu, nie? Może wyjdziemy na jakąś wyprawę łodzią, zobaczymy. No, na razie to wszystko. Trzymajcie się. Dobra, dojechaliśmy właśnie do jakiegoś biura, skąd wyruszymy łódką, będziemy zwiedzać cztery wyspy. Mamy tą wycieczkę za darmo, oczywiście jesteśmy w Krabi, to myślę, że to każdy wie. Mamy tą wycieczkę za darmo, ponieważ okazało się, że mamy w domu mrówki i jakieś inne insekty i dzisiaj w ogóle mamy czyszczenie domu, w którym mieszkamy, tak, dezynsekcję. A w nagrodę dostaliśmy za darmo wycieczkę wartą, no, w zależności gdzie, ale od 1000 do 2000 batów. Czyli no tam od 100 do 200 zł. No. Także mamy już sprzęt do snorklingu, kapoki, wszystko spakowane, jesteśmy gotowi. I za chwilę zaczynamy właśnie podróż po wyspach. Do zobaczenia. Lecimy zaraz na łódkę. Pierwsza wyspa z naszego planu wycieczki. No i tak ona wygląda. Tu mała łódka. Z jednej strony małe wzniesienie z laskiem, z kilkoma drzewami bardziej. Z drugiej strony tak samo. Ludzie się kąpią. I zaraz my wchodzimy. No.
Ogólnie spoko, ładne widoki, ładna woda, przejrzysta w miarę. O. Tyłki też na wierzchu tam, także. Dobra, teraz będzie pierwszy test snorklowania. Tak, snorklingu. Dobra, jakoś to tak się robiło. Także snorkling przetestowany. Jeszcze ewidentnie nie jestem wprawiony w temacie, ale działa, tak, działa to wszystko. Nie nalatuje wody za bardzo. Można sobie tam pływać pod wodą, w sensie na powierzchni, nie? Ale zanurzonym. No i co? Nie wiem, jak ci się podobało. Bardzo fajnie. Kamerka chyba dobrze kręci pod wodą, więc jest ok. I będziemy jeszcze snorklować na 100%. Mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze czystszą wodę albo jakąś. Tak, że są rybki albo jakieś rafy, tak? Żeby było co nagrywać. No. Dobra. Dziękuję. Tak. Zrobimy sobie teraz takie małe przejście przez całą tup-tup plażę. No, tup-tup. Także zaczynamy z jednego końca i idziemy na drugi koniec. Miłego. Idziemy teraz na snorkling, już większość wyskoczyła, ci co się nie bali, teraz Aga skacze chyba jako jedyna z takiej wysokości, a jest wysoko. Szalona. Teraz ja skaczę, mam nadzieję, że mi kamerka nie wyleci. Teraz sobie ją tu oplączę. Dobra. Lecę. Zabiję maskę. Ta maska spadła w ogóle i stań. Dobra, żyjemy obydwoje. Thank you.
obok sekretnej plaży właśnie na Poda Island. Właśnie sobie snurkujemy. Rybek jest trochę mało, ale są takie jakieś małe okazy żółtych rybek. Chyba nagrałam nawet na filmiku wcześniej, że może będzie widać. Zobaczymy. No i tak to wygląda. I to naprawdę jest sekretna plaża. Jak widać, jest to bardzo ukryta. Tam popłyniemy jeszcze do niej, ona jest tam za tą skałą w prawo, taka malutka bardzo plaża. No, pewnie stąd jej nazwa. I nie ma łatwego tutaj dojścia, w sumie nie da się, to trzeba tylko dopłynąć i znać miejsce. No, dobra, podpłyniemy tam myślę. Tak? Także to jest secret plaża, o której mówiliśmy. Wygląda widowiskowo. Jest bardzo malutka. Nic tam praktycznie nie ma. Może jakiś szlak na górę, nie wiem. Chyba nawet nie. O, o, teraz lepiej. Tak, odpoczywamy. Na Teneryfie. Gdzie? O! Dobra. Tak, odpoczywamy. W Tajlandii. Naleciało mi coś. Aga to jak ryba w wodzie. O, wylądowaliśmy na kolejnej wyspie. Większa. Tutaj będzie postój jakieś półtorej do dwóch godzin. No, tutaj dostaniemy też jedzonko. Wszystko za free, bo mamy mrówki w domku. No. Także idziemy właśnie do kolejki, chyba nam dadzą jeść i zobaczymy co dalej tu będziemy robić. Trochę się pokąpiemy. Może gdzieś przejdziemy, opalamy się. No i tutaj właśnie będziemy sobie jeść. You can find your spade, naha, put your stuff. Muszę się doczekać, że możemy, co? Ja to jestem głodny. Nie wiem, jak to. 13:40. No i właśnie jesteśmy na chyba ostatnim już naszym punkcie. Stają skały z wody i możemy tam wpłynąć pomiędzy. Zaraz zobaczymy, co tam się kryje. Adam dzielnie wiosłuje. Zaraz zobaczymy, co tam będzie. Nagramy. Podpływamy już coraz bliżej. Jak tam, Adam? Dobrze. Trochę płytko, tylko, co? Płytka woda strasznie. Normalnie tu można. Kamienie zahaczamy. No i normalnie tu można przejść tak naprawdę na piechotę. Tak jak na przykład tamci ludzie stoją w wodzie. Jesteśmy przy jakiejś mrocznej jaskini. Nikt nigdy tam nie był. Czy my wejdziemy? Chyba nie.